Przetestujemy sobie dzisiaj podkład od Lancome. Ja mam tutaj odcień 010. Podkład nazywa się Idol Ultra Wear. Podkład przychodzi do nas w kartoniku. Kartonik ma srebrny wygląd. Tutaj na opakowaniu mamy też informacje na temat składu tego podkładu, na temat wysokości filtra oraz poziom ukrycia. Po wyjęciu z opakowania widzę, że jest on w takiej stylowej, matowej buteleczce. Zakrętka jest plastikowa i mamy tutaj wygrawerowany, typowy dla Lancome, taki symbol róży. W opakowaniu mamy wygodną pompkę, dzięki czemu będziemy mogły aplikować sobie odpowiednią ilość produktu. Na opakowaniu mamy również umieszczony numer tego podkładu, pojemność, a także datę ważności. Produkt jest ważny 12 miesięcy od daty otwarcia. Aplikuję sobie teraz dwie pompki tego podkładu. Sprawdzimy sobie kolor. Jeżeli chodzi o konsystencję, to jest ona płynna raczej, bo widzę, że ten podkład mi ścieka. Nałożę sobie trochę podkładu na żuchwę i przeciągnę na szyję i wtedy będę mogła ocenić, czy podkład oksyduje, czy potrzebuję go rozjaśniać. No i poczekamy chwilę. Zobaczymy, czy on ściemnieje. Odczekałam kilka chwil i sobie teraz biorę świeżą jakby porcję tego produktu. Nakładam obok. I zobaczcie, że jest duża różnica kolorystyczna. Widać, że podkład ściemniał, dlatego sobie go rozjaśnię za pomocą miksera. Stworzyłam taką mieszankę z podkładu i z miksera, białego miksera z NYXa, żeby uzyskać odpowiedni dla mnie odcień podkładu. No i już przechodzę sobie do aplikacji. Będę nakładać ten podkład gąbeczką, bo chcę uzyskać naturalny efekt. Też ważna informacja jest taka, że podkład ma dawać takie satynowo-matowe wykończenie. Rozkładam sobie równomiernie ten produkt na mojej twarzy. Ma on dawać, zgodnie z obietnicą producenta, mocne krycie, ale za chwileczkę sobie właśnie to sprawdzimy. Ale powiem Wam, że konsystencja jest bardzo lekka. Mam wrażenie, że nakładam coś nawilżającego, na przykład jakiś serum albo właśnie taki eliksir nawilżający. W dodatku produkt przepięknie pachnie. Naprawdę. Jest to taki trochę perfumowany, taki kwiatowy zapach. No naprawdę jest bardzo ładny. Rozprowadzam sobie podkład gąbeczką, wklepuję go i widzę, że bardzo fajnie wyrównuje koloryt cery. Nie jest on jakiś mocno matujący, ale fajnie wyrównuje niedoskonałości. Właśnie też kryje zaczerwienienia, które mam. Szybko zastyga. Ma to być podkład długotrwały, który nie będzie wymagał poprawek, który ma się utrzymywać na skórze 24 godziny, a raczej do 24 godzin, w niezmienionym wyglądzie. I też sprawdzimy, czy można budować krycie tym podkładem, czyli sobie dołożę w wybranych partiach twarzy niewielką ilość tego podkładu. Wydaje mi się, że tak, że można tym podkładem budować krycie. Ta druga warstwa już mi bardziej zakamuflowała jakieś na przykład widoczne żyłki. Moim zdaniem podkład szybko zastyga, dlatego też trzeba z nim pracować w miarę umiejętnie. Nieprzypudrowany podkład moim zdaniem wygląda bardzo ładnie i podkład też odbija światło. Moim zdaniem daje wrażenie takiej ujednoliconej, ale też naturalnej skóry. Nie widać, że mamy tutaj jakiś kosmetyk. Teraz dołożę sobie korektor. Użyję tutaj korektor z Make Up Revolution. Jest to korektor z gąbeczką i mam tutaj odcień C2. Korektor fajnie się łączy z tym podkładem. Nic mi się tutaj nie odcina, nie podkreśla mi porów, ani też nie powchodził mi w linie mimiczne, przynajmniej na tym etapie. I jeszcze go oczywiście przypudruję. Zobaczymy, czy zmieni swoje wykończenie, czy będzie wyglądał tak samo ładnie. Nie zmienił tutaj swojego krycia. Skóra wygląda naturalnie w dalszym ciągu. Nie mamy tutaj efektu maski. Wydaje mi się, że wygląda bardzo gładko. Wykończyłam swój makijaż i przechodzę z podsumowaniem podkładu. Jest to podkład bestsellerowy i na początek byłam trochę sceptycznie nastawiona, ale po aplikacji tego kosmetyku na skórę naprawdę mnie zachwycił. Zachwyciło mnie to, że skóra jest bardzo wygładzona, że wygląda naturalnie, delikatnie odbija światło i ten efekt nie jest matowy.
ważna informacja, że w dalszym ciągu wyczuwam zapach tego podkładu. Jest on tak samo intensywny jak podczas aplikacji. Myślę, że krycie podkładu jest średnie. Jest to średni poziom krycia. Producent obiecuje, że podkład będzie zapewniał mocne krycie, no ja się tutaj do końca z tym nie zgodzę. Tak czy inaczej wydaje mi się, że podkład jest wart swojej ceny, że wygląda bardzo naturalnie. No i zachęcam Was do przetestowania tego kosmetyku. W naszej drogerii znajdziecie różne odcienie, a ogólnie w tej gamie znajdziecie aż 21 kolorów.